Bonjour, bonjour, merci de nous rejoindre. On est ici à la BPI du Centre Pompidou et on vit un moment important, un moment qui s'inscrit, comme on dit parfois abusivement à la télévision, qui s'inscrit dans l'histoire, mais là c'est bien le cas. On est en relation directe avec Viktor Chablovski, qui est dans sa voiture en ce moment même à la frontière polonaise. C'est ce qui explique que nous soyons en visio, comme on dit aujourd'hui, avec lui. C'est un grand reporter et d'une certaine manière, vous êtes en train de le voir à l'ouvrage. Mais là, il est en tant que citoyen concerné, il a préféré rester en Pologne pour se consacrer à l'accueil des exilés, des réfugiés de la crise ukrainienne. Alors, on accueille avec énormément de joie et de remerciements Witold. Et avant de présenter Witold, qui est vraiment un reporter aguerri, qui a fait beaucoup de reportages, beaucoup de livres consacrés à des tas de sujets qui nous concernent au plus haut point. Je voudrais demander à Witold où il est exactement et ce qu'il voit et d'éventuellement nous le montrer. Chcielibyśmy przywitać. Pan mnie nie słyszał, panie Witoldzie, chyba. Słyszę, cały czas. Tak, słyszę. Pan słyszy cały czas. Dobrze. Chcielibyśmy pana tutaj powitać jako wielkiego reportera, który poruszył tematy, które są dla nas niezwykle ważne, no i szczególnie ten aktualny, dzisiejszy. Bonjour. Czy mnie słychać? Czy ja bonjour. Mówię? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Vous l'entendez? Bardzo dobrze. Pan nas tout słyszy? Tout le monde t'entend. Tak. Bardzo, to jest poruszające dla mnie bardzo, że w ten sposób się spotykamy. Bardzo chciałem być dzisiaj w Paryżu. Czekałem bardzo długo na to spotkanie. Je suis très touchée que nous nous rencontrons. Je vraiment voulu être ici à Paris. J'attendais cette rencontre. I bardzo dziękuję Centre Pompidou za zaproszenie, mojemu wydawcy za wydanie mojej książki, ale niestety Władimir Putin miał inne plany, nie możemy się dzisiaj spotkać. Je remercie beaucoup au Centre Pompidou, à mon éditeur de m'avoir invité. Malheureusement, Vladimir Poutine avait d'autres projets et nous ne pouvons pas nous rencontrer à Paris aujourd'hui. Ale rzeczywiście mam takie poczucie, że tutaj, na tej granicy, pisze się nowy rozdział mojej książki, ponieważ Tańczące Niedźwiedzie jest to książka o transformacji z komunizmu do wolności. I to jest dokładnie to, czego kolejny rozdział dzieje się w tym momencie na Ukrainie. Mais à vrai dire, j'ai l'impression que ici où je suis, un nouveau chapitre de mon livre est en train de s'écrire, parce que Les ours dansants parlent de cette transformation du communisme vers la liberté, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce qu'on peut redemander à Witold précisément où il est, ce qu'il a vu? Est-ce qu'il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent à la frontière polonaise? Czy może nam pan powiedzieć dokładnie, gdzie się znajduje, co pan widział, co pan widzi i czy obecnie znajduje się dużo osób, uchodźców na granicy z polsko-ukraińskiej? Jestem 200 metrów od granicy polsko-ukraińskiej i spędziłem dużą część dnia rozmawiając z ludźmi, którzy właśnie przyszli z Ukrainy. Je me trouve à 200 mètres de la frontière entre la Russie et la Pologne. J'ai passé des heures ici à discuter avec des gens qui viennent ou qui attendent les familles. Jestem w takim miejscu, które się nazywa Dołhobyczów i stąd, jeżeli by przejechać granicę, można jechać prosto do Kijowa. Je suis à un endroit qui s'appelle Dołhobyczów et ici, si on traverse la frontière, on peut se rendre directement à Kiev.
Łącznie przez te 4 dni do Polski przyjechało już około 150 tysięcy ludzi. I kiedy się podejdzie bezpośrednio do przejścia granicznego, ci ludzie cały czas przechodzą przez granicę, cały czas uciekają przed wojną. Les derniers 4 jours, il y a eu en tout 150 000 personnes qui ont traversé la frontière. Et quand on est ici, bah, il y a toujours un afflux de nouvelles personnes constamment. Ale co ciekawe, ta granica cały czas działa w dwie strony, to znaczy cały czas w tą stronę przyjeżdżają kobiety, dzieci i ludzie starsi. Natomiast młodzi Ukraińcy, którzy pracowali w Polsce, cały czas podjeżdżają na tą granicę i wjeżdżają do swojego kraju, żeby walczyć o swoją wolność i walczyć o swoją ojczyznę. Mais ce qui est flagrant, c'est que le mouvement sur cette frontière, il se passe dans deux directions. Donc il y a les femmes et les enfants qui arrivent en Pologne. Et dans l'autre sens, il y a les hommes, les Ukrainiens qui vivaient, qui habitaient en Pologne et qui partent se battre dans leur pays. Alors, merci Witold de nous décrire ce double mouvement. Je pense que c'est tout à fait significatif de voir que les hommes repartent au combat de l'autre côté de la frontière pour repartir en Ukraine. Maintenant, on va venir justement à ce que tu as appelé les contrées de la transformation. La transformation, c'est tout simplement ces pays qui sortent de l'orbite soviétique, ex-soviétique. Et tu parles d'un magma qui a commencé à se déverser d'un volcan qui était l'Union soviétique. Ce magma qui existait bien avant, écris-tu, à savoir les Polonais, les Serbes, les Hongrois, les Tchèques, des nations très anciennes. Et la première vague a commencé à se déverser en 89. La Pologne a connu ses premières élections libres. Et donc, cette transformation donne lieu à, tu l'évoques, avec une parabole, la parabole des ours dansants. Et cela se passe en Bulgarie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as rencontré la parabole des ours dansants qui ont à voir avec cette affaire de transformation ? Więc ten ruch i to ten wyjazd też mężczyzn na Ukrainę to jest coś bardzo, bardzo znaczącego. W swojej książce opowiada pan dużo o właśnie tych granicach, terenach, na których odbywała się transformacja. Chodzi tutaj o kraje znajdujące się na orbicie byłego Związku Radzieckiego. I pan też w książce wspomina o tej magmie, która się tak rozlewa, magmie radzieckiej. I tutaj pan wspomina o takich krajach jak Polska, Serbia czy Węgry. I o tym decydującym momencie i ważnej dacie, czyli 89 roku, kiedy były pierwsze wolne wybory w Polsce. I używa pan tutaj tej paraboli tańczących niedźwiedzi, o których pan opowiada po udaniu się do Bułgarii. I chciałbym zapytać, skąd, jak pan wpadł na tą parabolę, na to porównanie z tańczącymi niedźwiami, skąd to się wzięło? Ja przede wszystkim jestem dzieckiem transformacji. Ja miałem 9 lat, kiedy w Polsce odbyły się pierwsze wolne wybory, a 12, kiedy upadł Związek Radziecki. Avant tout, je suis un enfant de la transformation. J'ai eu 9 ans quand il y a eu les premières élections libres, 12 ans quand l'Union soviétique s'est effondrée. I pamiętam, że z jednej strony to był czas wielkiej radości. Moja rodzina nie lubiła komunizmu, byli przeciwnikami, ale z drugiej strony bardzo szybko też zaczęliśmy czuć różne problemy związane z demokracją, z kapitalizmem. Na przykład w pierwszych latach wolności oboje moi rodzice stracili pracę. D'un côté, nous avons, y a eu la joie de cette fin du communisme, l'arrivée de la liberté, mais de l'autre côté, il y a eu
tout de suite des problèmes qui ont commencé, les problèmes que, qui sont venus en même temps que la démocratie, le capitalisme et entre autres, concernant mes parents, le problème c'était qu'ils ont perdu leur travail. I któregoś dnia dowiedziałem się, że w Bułgarii stworzono laboratorium dla niedźwiedzi, które kiedyś żyły w niewoli, a teraz w tym laboratorium uczą ludzie, uczą te niedźwiedzie wolności. I pomyślałem sobie, że to musi być niezwykłe miejsce, ponieważ ja się trochę czuję jak taki niedźwiedź, który przez ponad połowę swojego życia żyje w laboratorium, w którym go uczą wolności. Ja, moi rodzice, myślę, że cała moja rodzina trochę się czujemy jak te niedźwiedzie w tym laboratorium. Et un jour, j'ai entendu parler de cet endroit en Bulgarie, un endroit où les gens aussi tentaient aller vers la liberté. Il y a un endroit qui est laboratoire de l'apprentissage de la liberté pour les ours. Et moi, je me sens un peu comme un ours, en fait, à qui on apprend la liberté, et ça concerne également ma famille. Oui, parce que on doit un mot d'explication sur cette affaire des ours. En Bulgarie et dans certaines populations bulgares, on peut vivre, on a vécu avec des ours qui étaient en fait une sorte de spectacle de foire qui permettait à des familles de survivre, de gagner un peu d'argent, mais au prix de souffrance de ces ours qui avaient parfois des anneaux dans le nez qu'on tirait, auxquels on a élimé les dents de façon à ce qu'ils ne soient plus agressifs, on a brisé leur personnalité, et puis voilà qu'un jour, on a décrété que ces ours, on ne pouvait plus les maintenir en captivité, qu'il fallait les relâcher, et donc on les a, en quelque sorte, conviés à partir dans la nature. Et donc, c'est cet apprentissage de la liberté que décrit Witold et qui va servir de parabole à toutes les populations du post-communisme. Et c'est ça, la grande transformation. La transformation, c'est l'apprentissage douloureux de la liberté. Alors, ce qu'on peut demander, pour redire un mot avec Witold de l'actualité, Witold décrit, et ce n'est peut-être pas la peine de traduire l'intégralité de tout ce que je suis en train de dire là, mais Witold décrit ce qui s'est passé avec les ours et ensuite nous convie à aller dans différents pays à la rencontre des citoyens de ce pays qui vivent en quelque sorte le destin des ours dansant. Et il est allé en Ukraine. Et donc la question c'est, est-ce que lorsqu'il est allé en Ukraine, il a vu des personnes qui disent « l'Union soviétique, ex-Union soviétique, ne nous lâchera jamais et donc nous ne pourrons pas être réellement libres » et d'autres qui disaient « il faut que Moscou continue et presque ne nous lâche pas ». C'est-à-dire qu'il y avait un tiraillement entre les populations. Est-ce qu'il aurait imaginé, lui, Witold, vivre ce qu'il est en train de vivre, à savoir que le maître des ours interdit la liberté. Więc tylko w skrócie, bo tutaj pan Brusini opowiedział trochę o czym jest pana książka, czyli skąd i o czym, skąd się wzięła ta tradycja, czy czym jest tradycja tańczących niedźwiedzi, które żyły w niewoli, aby ludzie mogli zarabiać pieniądze na ich sztuczkach, a sceną było jednak duże cierpienie i że któregoś dnia zostało to zakazane i niedźwiedzie niejako zostały wypuszczone na wolność, miały się nauczyć tej wolności. I teraz pytanie odnośnie dzisiejszego dnia i tego, co się aktualnie dzieje, ponieważ pan udał się też na Ukrainę i na tej Ukrainie spotkał pan osoby, które twierdziły no, z żalem i rozgoryczeniem, że Moskwa nigdy nas nie zostawi w spokoju i Putin, ale też inne, które mówiły, że wręcz przeciwnie, Moskwa nie powinna nas opuścić i potrzebujemy tego wielkiego brata. I,
jakby pan to widział dzisiaj, teraz to co się aktualnie dzieje? To jest ta magma, o której pan wspomniał i o której ja też piszę w książce. I w tej magmie można wyróżnić absolutnie każdą postawę, aczkolwiek w Ukrainie bardzo dużo się zmieniło przez ostatnie 8 lat, znaczy od pierwszego ataku Rosji na Ukrainę. I myślę, że teraz dużo więcej jest takich osób, które wolą, żeby Rosja dała Ukrainie spokój. Ici, nous avons affaire à cette magma dont vous avez parlé, où on trouve, on peut y retrouver chaque attitude. Ceci dit, durant les 8 dernières années, beaucoup a changé depuis la première agression de la Russie sur l'Ukraine. Beaucoup a changé et nous pouvons retrouver de plus en plus d'attitudes des personnes qui voudraient se libérer de cette influence de la Russie. Oui, mais... Myślę, że te 8 lat temu rzeczywiście bardzo wielu Ukraińców bardziej było jeszcze przywiązanych do Związku Radzieckiego, do zwłaszcza starsze pokolenie, albo żyli w takiej magmie, nie wiem czy pani to przetłumaczy, ale takiej magmie tożsamości, takiej, że oni byli bardziej obywatelami sowieckimi niż Rosjanami albo Ukraińcami. I to, co Władimir Putin zrobił z Ukrainą, to bardzo mocno obudził ukraińską tożsamość. I teraz to, że Ukraina się tak dzielnie broni, to, że tak bardzo stawia opór Putinowi, myślę, że jest bardzo mocno związany z tym, że Władimir Putin 8 lat temu obudził Ukraińców. Je rappelle juste avant que tu traduises, et merci pour tous ces efforts, qu'on est en direct de la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, et que Witold nous parle de sa voiture, puisqu'il a accompagné le grand mouvement de solidarité polonais à l'égard des exilés qui arrivent de l'Ukraine. Zanim przetłumaczę, pan Rusini tylko tutaj nowo przybyłym osobom przypomniał, gdzie pan się aktualnie znajduje i co pan robi. A teraz powrócę do tłumaczenia pańskich słów. Il y a 8 ans, nous pouvons encore trouver peut-être plus de personnes qui étaient attachées à la Russie, surtout les anciennes générations. Et on pouvait parler de quelque chose comme une magma d'identité. Ça veut dire que ces personnes, elles ne se sentaient pas forcément russes ou ukrainiennes, elles se sentaient soviètes, enfin des personnes appartenant à l'Union soviétique. Et ce qui s'est passé avec Poutine, c'est qu'il a réveillé, déjà il y a 8 ans, mais ça a évolué surtout maintenant, il a réveillé l'identité ukrainienne. Mais ça, c'est paradoxal. Pourquoi est-ce que Poutine a réveillé l'identité ukrainienne? Parce qu'il s'en est pris au Donbass, à d'autres villes, d'autres cités, et ça, il y a eu une réaction dans les esprits ukrainiens. To jest dosyć paradoksalne. Dlaczego Putin obudził tą tożsamość ukraińską? Dlatego, że zaatakował Donbas? W jakim momencie to się stało, że on obudził tą tożsamość Ukraińców? Dokładnie w tym, kiedy zrozumieli, że niepodległość ich kraju jest zagrożona, ale także w tym, kiedy zrozumieli, że mogą być zabici oni bądź oni bliscy, bądź ich bliscy, tylko dlatego, że ktoś sobie wymyślił swojej wizji geopolitycznej świata, że powinien podbić ich kraj albo przynajmniej jego kawałek. Czyli odpowiadając w skrócie, tak, dokładnie w momencie, kiedy zaatakował Donbas i kiedy zaatakował Ukrainę 8 lat temu. En fait, il a réveillé leur identité et le sentiment d'appartenance à l'Ukraine quand les gens ont compris que leur indépendance, l'indépendance de leur pays est en danger, et également parce que tout simplement, ils peuvent se faire tuer, leurs proches peuvent être tués juste parce que quelqu'un a une vision particulière de monde, de l'histoire. Et oui, on peut tout à fait dire que le moment où Poutine a agressé Donbass,
l'Ukraine, il a réveillé le sentiment de l'identité, de l'appartenance. Alors, à un certain moment, dans le démarrage de son livre, Witold dit « La liberté fait mal, elle fera mal, sommes-nous prêts à payer pour elle plus cher que les ours dansant ?» Autrement dit, le payer de notre vie. Et donc, voilà, c'est cette phrase qui est ici, qui est la fin du démarrage du livre. Est-ce qu'il a le sentiment qu'il y a un engagement très fort, là où il est, de lui, des Ukrainiens, où on est prêt à payer de sa vie cette liberté? W pewnym momencie, na koniec wstępu w pana książce, pisze pan, ja tutaj z tłumaczenia francuskiego biorę zdanie, wolność boli, zawsze będzie bolała. Czy jesteśmy w stanie zapłacić za nią jeszcze większą cenę niż tańczące niedźwiedzie? I teraz pytanie, czy osoby, które są uwikłane w ten konflikt, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z osobami, które są w stanie zapłacić wszystko za tą wolność? No, ci Ukraińcy, o których mówiłem na początku, znaczy ci młodzi faceci, często dużo młodsi ode mnie, którzy właśnie w tej chwili stoją 200 metrów stąd, kolejce, żeby wrócić do swojego kraju i walczyć za niego, są dowodem, że tak, że oni odrobili tą lekcję. Powiem więcej, oni wcale nie muszą tego robić. Oni są w bezpiecznym miejscu, oni są na terenie Unii Europejskiej, mogliby tu zostać, a tysiące z nich wracają w tej chwili do swojego kraju. Oui, je peux dire qu'ici, il y a des personnes qui sont prêtes à payer ça. Là, il y a 200 mètres de la frontière, moi, je vois des gars, des Ukrainiens, qui sont prêts à revenir dans leur pays, qu'ils ont fait leur devoir, qu'ils ont compris l'histoire. Et ils sont prêts à revenir alors qu'ils ne sont pas du tout obligés. Ils sont maintenant dans un pays européen, en Pologne, ils sont en sécurité. Ils ne doivent pas du tout le faire et pourtant ils le font. Oui, en plus, d'après ce qu'on croit savoir, c'est qu'il n'y a, y a pas d'armes, ils ont peu de choses. Ils préparent des cocktails Molotov, donc c'est quand même... un combat extrêmement déséquilibré là, qui a lieu actuellement. No tak, na dodatek wiemy, że te osoby, które udają się na Ukrainę, żeby walczyć, często nie mają broni albo niewystarczająco ilości, mają koktajle Mołotowa, więc wybierają się tam z niewielkim ekwipunkiem. To prawda, a ja mam wrażenie, że w ogóle ta nasza rozmowa, że Władimir Putin nas trochę cofnął w czasie, że rozmawiamy tutaj o wolności, rozmawiamy o takich wartościach, które wydawałoby się, że stają się coraz mniej o nich mówimy. Może one są istotne, ale są dla nas czymś oczywistym, tak jak oddychanie. A Władimir Putin, który ma moim zdaniem mózg i swój sposób myślenia zamrożony, nawet nie w latach zimnej wojny, ale gdzieś w XIX wieku, sprawia, że znowu musimy wracać do takich podstawowych wartości i musimy o tych podstawowych wartościach, o tych podstawowych, ale bardzo ważnych słowach mówić. Tak, i ci ludzie, którzy przygotowują te koktajle Mołotowa, ci ludzie, którzy w tej chwili walczą na Ukrainie, no, wracają do takiego świata bardzo, bardzo prostych, ale bardzo ważnych słów. Oui, et on peut dire en fait, c'est que toute notre discussion ici autour de la liberté, on peut dire que Poutine, il nous a fait un peu revenir dans le temps, vers le passé, parce qu'on parle aujourd'hui des valeurs qui nous paraissent évidentes, on n'en parle plus tellement, c'est quelque chose d'acquis. Et il y a Poutine qui vit dans du passé, et c'est même, on peut parler du 19e siècle, et donc c'est lui qui fait en sorte qu'on revient à
valeurs de base qu'on en parle à nouveau. Et pareil, ces personnes, ces gens qui sont avec des cocktails Molotov, nous font parler de ces valeurs-là, desquelles on ne parle pas tous les jours. Alors, d'une certaine manière, donc, je vois des personnes arriver. Je veux juste les prévenir que nous sommes avec Victor Chablowski, qui est dans sa voiture à la frontière polonaise avec l'Ukraine, et qu'il voit arriver les réfugiés exilés d'Ukraine, et qui fait partie de ce mouvement d'accueil de la population polonaise avec les exilés. Je vais poser une dernière question et après je vous donnerai la parole, parce que je pense que voilà, la nature de notre échange a beaucoup changé. On n'est plus autour d'un livre, mais on est sur un événement qui nous concerne tous. Et donc, les valeurs dont parle Witold, nous voilà aussi, nous maintenant, Européens, convoqués à une sorte d'épreuve de vérité. Qu'allons-nous faire? Que faisons-nous? D'après ce que sait Witold, c'est-à-dire des réunions de l'Europe sur beaucoup les sanctions financières, on parle d'un système qu'on connaissait peu, qui s'appelle SWIFT. Est-ce que Witold pense que la réponse européenne est adaptée, ou est-ce qu'il redoute qu'elle soit un peu pas assez puissante? Na początek tutaj zostały przywitane kolejne osoby, które przyszły do sali, więc przypomnieliśmy kontekst naszej rozmowy, tego, gdzie pan się znajduje i że czeka pan na osoby przybywające z Ukrainy. I właśnie powracając do tych wartości, o których rozmawiamy, można powiedzieć, że no, Europa jest przed takim sprawdzianem i testem o to, co jest prawdą, co jest tą podstawową wartością i co my robimy wobec w tej całej sytuacji, jak reaguje na to Europa, czy te sankcje finansowe, czy odcięcie od systemu SWIFT. Pan uczestniczy też, czyta o różnych spotkaniach na poziomie europejskim, które mają miejsce, gdzie się o tych sankcjach rozmawia. I czy pan uważa, że ta odpowiedź Europy jest wystarczająca, czy nie? Powoli zaczyna być. Znaczy, pierwsza odpowiedź Europy to najlepszym komentarzem do pierwszych zapowiedzianych sankcji była odpowiedź giełdy rosyjskiej, która po gwałtownym spadku w czasie, kiedy Putin zaatakował, znaczy w pierwszych notowaniach po zaatakowaniu Ukrainy, kiedy inwestorzy tam w Rosji usłyszeli o tym, jakie są pierwsze przewidywane sankcje, giełda bardzo szybko wróciła do swojego do pierwotnego poziomu. Natomiast myślę, że te sankcje, które są planowane w tym momencie, to są już takie sankcje, po których giełda rosyjska będzie już nie odrobi tych strat. I myślę, że wreszcie to są sankcje, które dotkną zarówno Władimira Putina, jak i jego otoczenie. Niestety dotkną również zwykłych Rosjan. Ja napisałem teraz książkę o Rosji. To jest moja najnowsza książka, która wyszła w Polsce w listopadzie. I jeżdżąc przez 3 lata do Rosji, poznałem bardzo wielu zwykłych Rosjan. Wiem, że oni wcale nie popierają Putina i jego imperialnej polityki, ale niestety w tym wypadku będą cierpieć razem z nim. Alors concernant les sanctions, peu à peu, elles commencent à être adaptées et suffisantes. Ce n'était pas le cas au début, parce qu'on a pu voir ce qui s'est passé en bourse. D'abord, les actions ont chuté, et puis la bourse en Russie, elle a tout de suite remonté une situation d'avant. Maintenant, nous pouvons voir que les réactions sont à plus long terme. Et qu'elle commence à avoir de l'effet. Ce qui se passe par contre, c'est que ça va toucher Poutine, mais ça va également avoir l'impact sur des gens, la population. Et juste pour ajouter que moi, j'ai sorti récemment, j'ai écrit un nouveau livre qui est sorti en novembre. Ce livre parle de la Russie.
Et durant mes quelques années de voyage, j'ai discuté beaucoup avec les citoyens russes et je peux dire que une bonne partie n'est pas du tout d'accord avec la politique officielle de la Russie. Alors, encore une fois, avant de vous céder la parole, est-ce qu'on peut imaginer que l'épreuve de vérité concerne aussi le peuple russe et qu'il y ait tout à coup un désaveu? On a vu après tout les manifestations à Moscou, des arrestations, mais qu'il y ait à terme un désaveu de Vladimir Poutine. Jeżeli chodzi o tym, o ten taki sprawdzian walki o prawdę i o podstawowe wartości, czy możemy też powiedzieć, że to w jakimś sensie dotyczy Rosji? Czy Rosjanie są gotowi na to, żeby przeciwstawić się i opowiedzieć temu, co robi Putin? Stanąć naprzeciwko? Olbrzymi szacunek do wszystkich Rosjan, którzy w tym momencie mają odwagę wychodzić na ulicę i protestować przeciwko wojnie w Ukrainie. To wymaga w Rosji naprawdę olbrzymiej odwagi. Rosja jest takim krajem, nie jest takim krajem jak Polska czy Francja, gdzie można swobodnie protestować. Rosja jest krajem, gdzie w tej chwili już tysiące ludzi trafiły do więzienia za protestowanie przeciwko wojnie ukraińskiej. I moim zdaniem Putin, wywołując wojnę z Ukrainą, bardzo mocno strzelił sobie, nawet nie w stopę, strzelił sobie w kolano. Ja uważam, zresztą nie tylko ja, ale również moi zaprzyjaźnieni Rosjanie, na przykład pisarka Alisa Ganiejewa napisała taki artykuł, w którym napisała, że rosyjska pisarka Alisa Ganiejewa, w którym napisała, że to jest początek końca Władimira Putina. Ja się z tym zgadzam. Uważam, że Putin sam sobie przygotowuje w tej chwili swoje odejście. J'ai beaucoup d'admiration et du respect pour des gens qui protestent, les Russes qui protestent contre cette guerre en Ukraine, parce que ça démontre beaucoup de courage, un énorme courage. La Russie n'est pas un pays comme la France ou la Pologne où on peut protester librement. En ce moment, il y a des milliers de gens qui se sont retrouvés emprisonnés parce qu'ils ont protesté contre la guerre en Ukraine. Ce qu'on peut dire, c'est que Poutine, en provoquant cette guerre, il s'est vraiment, ça va se retourner vraiment contre lui, et qu'il y aura des conséquences. Et il y a une des écrivaines russes, Alisa Ganeyeva, qui a dit que cette guerre est le début de la fin de Poutine. Et moi, je suis d'accord avec elle. Bien, donc voilà, on a une sorte de premier tour d'horizon de la situation. Encore une fois, Witold est un témoin privilégié. Il est polonais, il est à la frontière. Et puis, il a effectivement fait dans ce dernier livre un tour important en Russie. Donc, c'est un témoin extrême, avec beaucoup d'acuité. Juste un mot, c'est un grand reporter qui n'est pas réellement comme la presse française, au sens où c'est quelqu'un qui s'efface beaucoup derrière les gens. Il donne énormément la parole aux personnes et par un effet de montage de ses différentes interviews, il provoque du sens, il crée du sens, il crée des éléments puissants de compréhension. Et ça, c'est une vertu que nous n'avons pas toujours, nous, en France, où on passe parfois le journaliste trop devant, lui reste en deçà. Mais ça ajoute, je dirais, au caractère de constat clinique qu'il peut faire. Alors, ceci étant posé, qu'est-ce que vous souhaiteriez demander actuellement, compte tenu de cette actualité qui nous touche énormément, qui nous bouleverse? Qu'est-ce que vous souhaiteriez demander? Y a-t-il une ou deux questions à Witold? Więc teraz zarysowaliśmy trochę tą całą sytuację.
pan Witold jest świadkiem uprzywilejowanym, znajdującej się na, no, na linii frontu, można powiedzieć, na granicy i świadkiem tego, co się dzieje. I tak samo też daje pan, jest pan świadkiem w swojej książce poprzez świadectwa i słowa, które przekazuje pan w książce poprzez te świadectwa, też to jest różnica z reportażem typowo francuskim, pan zestawia słowa ludzi, dając w ten sposób miejsce, żeby narodził się sąd. Jest pan tym reporterem, który trochę usuwa się w cień, co nie jest cechą charakterystyczną typowego francuskiego reportażu i to jest taką dużą wartością, ten taki kliniczny sposób przedstawiania rzeczywistości, który w sposób inteligentny sprawia, że sens się rodzi. I teraz, czy są pytania od publiczności? Alors. Bonjour. Alors, je voulais d'abord remercier Witold pour son livre Les ours dansants, que j'ai lu avec... Ça marche pas ? Si, si, très bien. Avec attention, et qui a le mérite pour nous, Européens occidentaux, de replacer un peu, de redélimiter les frontières de l'Europe, de l'Union européenne, oui, et de déplacer un peu le centre de gravité vers l'Europe centrale et l'Europe orientale. Par rapport à la situation actuelle, ce que je voulais savoir, c'est quelle est l'attitude du gouvernement polonais vis-à-vis justement de l'accueil des réfugiés. On a beaucoup critiqué, notamment justement l'Union européenne, le gouvernement polonais, vis-à-vis de cet afflux de réfugiés ukrainiens. Quelle est son attitude et quelles sont les relations entre les deux peuples, polonais et ukrainiens, parce que je pense qu'ils sont très proches. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour le livre « Les ours ». Il faut parler. Napalski, bon gracie. Et oui, ça arrive de bugger, je te comprends. Donc, vas-y. Polonais. Oui, polonais. Tu as raison, Witold. Polonais d'abord. Najpierw chciałem bardzo podziękować za książkę, którą czytałem z przyjemnością, Tańczące niedźwiedzie. Teraz co się wydarzyło, co możemy zauważyć po przeczytaniu pana książki, my tutaj we Francji, Europejczycy, to, że przeniósł pan trochę ten środek ciężkości i granice Europy, jakie zazwyczaj postrzegamy bardziej na wschód. I to jest coś bardzo ważnego. A wracając do aktualnej sytuacji, jaka jest postawa Polski, rządu polskiego w stosunku do tego, co się dzieje na Ukrainie? I jakie są też relacje pomiędzy dwoma narodami, ponieważ no, z tego, co wiemy, jesteście bardzo bliscy? Jeśli chodzi o rząd, to mam takie bardzo dziwne poczucie, bo po raz pierwszy, od kiedy rządząca prawicowa partia doszła do władzy, mogę ich za coś pochwalić. I to jest, aż się dziwnie z tym czuję, ale rząd polski naprawdę po raz pierwszy od wielu lat mam wrażenie, że w jakiejś sprawie zachowuje się wzorcowo, wspiera Ukraińców, otworzył granice, a tą pracę, to co zresztą ja dzisiaj robię, ja jestem na granicy nie jako reporter, ja jestem na granicy jako wolontariusz. Będę za chwilę przewoził ludzi, którzy przeszli przez granicę do Warszawy albo do jakiegoś innego dużego miasta w Polsce. I takich ludzi jak ja są tutaj na granicy tysiące. I po prostu jest to piękny moment takiej jedności Polaków i Ukraińców. Tysiące Polaków czekają na granicy z ciepłą zupą, z ciepłymi ubraniami, z samochodami, gotowi rozwozić ich po całym kraju. Jest to piękny, wzruszający moment. En ce qui concerne le gouvernement, ce que je peux dire, c'est que pour la première fois depuis des années, je peux être content, un peu fier de ce qu'ils ont fait. Pendant des années, ce n'était pas le cas. Je peux dire que leur attitude est exemplaire. Ils sont vraiment là en appui, en soutien aux Ukrainiens. Ils ont ouvert des frontières.
Donc c'est vraiment remarquable. Et moi, je suis ici en tant que reporter, en tant que volontaire, pour aider. Donc je vais essayer de faire passer, de faciliter le transport des gens vers la Pologne. Et des personnes comme moi, il y en a des milliers ici. Donc ils sont là, ils attendent avec une soupe chaude, avec des vêtements chauds. Ils sont là prêts avec leur voiture pour transporter des gens. Et je peux dire que c'est vraiment un très, très beau moment de l'unité entre deux peuples. Bravo. Il faut lui dire qu'à Paris, on applaudit la Pologne. W Paryżu bijemy brawo Polsce. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Czy są inne pytania? D'autres questions? Alors, on pourrait peut-être demander à Witold, il a fait un tour, après nous décrire toutes les difficultés qu'il y a pour un ours à recouvrer la liberté. Il fait un tour de plusieurs pays sortis de l'orbite soviétique. Ça va jusqu'à la Havane, il y a même la Grèce. Est-ce que, pour lui, ce qui se passe en Ukraine est un coup d'accélérateur au processus de transformation? Première question. Et deuxième question, quel pays, selon lui, peut embrayer très rapidement derrière, dans cette vague, quand il a fait ce tour d'horizon? Est-ce qu'il est optimiste pour un pays plutôt qu'un autre? Po tym, jak w swojej książce opisał nam pan, opisuje pan trudności, z jakimi boryka się niedźwiedzie, żeby wrócić na wolność i do wolności, udaje się pan do różnych krajów byłego Związku Radzieckiego, ale też udaje się pan na Hawanę, przejeżdża pan przez Grecję i opisuje taki podobny proces, ten proces transformacji. I czy może pan powiedzieć, że dzisiaj to, co dzieje się na Ukrainie, jest takim momentem, który ten proces transformacji przyspieszy? To jedno pytanie. A czy widziałby pan też kolejny, po tym, co się wydarza, czy widziałby pan kolejny kraj, który poszedłby w te ślady, który po prostu, tak jak Ukraina, ruszyłby w stronę wolności? Ja myślę, że powiedziałem to na początku, ale myślę, że to, co się dzieje teraz na Ukrainie, to jest ostatni, nienapisany jeszcze rozdział mojej książki, ale ja uważam, że Ukraińcy i Ukraina w tej chwili to jest niedźwiedź, który przestał tańczyć. Znaczy, to jest niedźwiedź, który naprawdę nauczył się być wolnym i nauczył się za tą wolność płacić najwyższą cenę. Natomiast jeśli chodzi o ten drugi kraj, to jest już taki kraj. Znaczy my półtora roku temu mieliśmy ogromną rewolucję w sąsiedniej Białorusi, która niestety nie obaliła dyktatora Aleksandra Łukaszenki, ostatniego dyktatora Europy, człowieka, który ma krew na rękach, ale która bardzo mocno nadwyrężyła jego władzę i jestem przekonany, że to jest tylko kwestia czasu, że Białoruś też dołączy do rodziny krajów demokratycznych. Ce que je peux dire de l'Ukraine aujourd'hui, c'est que l'Ukraine est aujourd'hui un ours qui a arrêté de danser. C'est un ours qui a appris le prix à payer pour être libre. Et concernant les autres pays, bah nous avons un autre pays dans cette région, c'est la Biélorussie. Oui. Et donc il y a eu des événements importants il y a un an et demi, où ils ont un dictateur, parce que je parle de Loukachenko, c'est un dictateur en Europe, qui a du sang sur les mains. Et en ce qui concerne la Biélorussie, je considère que c'est juste une question de temps, mais ça va être le pays qui va suivre. Parce que nous savons qu'en ce moment même, des troupes russes sont basées en Biélorussie, qu'on a demandé d'ailleurs au président Zelensky de l'Ukraine de venir pour d'éventuelles négociations en Biélorussie.
Donc pour lui, la Biélorussie, c'est un lieu extrêmement important dans le jeu de domino qui est en train de se mettre en place. Là, c'est une zone qu'il faut que nous regardions, nous aussi, les Européens. En ce moment, il y a des troupes... Polonais. Tak, w tym momencie są grupy Rosjan na Białorusi i były też próby zorganizowania negocjacji z prezydentem Ukrainy na terenie Białorusi. Czyli według pana Białoruś jest w tym momencie miejscem bardzo ważnym w tej całej grze domino, na który powinniśmy zwrócić w szczególności uwagę. Myślę, że Łukaszenko zachował władzę dzięki temu, że pomógł mu Putin i w tej chwili musi zapłacić za to, musi zapłacić okup po prostu. Dlatego, że Białoruś, Łukaszence między innymi dlatego udawało się przez tyle lat utrzymać przy władzy, że obiecywał Białorusinom, że nigdy, przenigdy nie wezmą udziału w żadnej wojnie. I przez wszystkie lata, przez które był u władzy, tej obietnicy dotrzymywał. Gdziekolwiek Kreml rozkręcał wojnę, czy była to Czeczenia, czy była to Gruzja, czy była to Syria, za każdym razem, kiedy władze z Kremla zwracały się do Białorusi, choćby o udostępnienie lotnisk, choćby o udostępnienie terytorium dla jakiegoś przegrupowania, nawet dla manewrów, Białoruś odmawiała. Teraz po raz pierwszy Białoruś udostępniła terytorium do ataku na inny kraj i to na kraj, z którym Białorusini są bardzo zaprzyjaźnieni. Tam jest bardzo dużo małżeństw, bardzo dużo związków, bardzo dużo Białorusinów mieszka w Ukrainie. To jest po prostu okup, który Łukaszenko musi zapłacić terroryście za to, że terrorysta pomógł mu utrzymać się przy władzy. Łukaszenko, il a gardé son pouvoir parce que Poutine lui avait beaucoup aidé. Oui. Et par contre, en ce moment, il va devoir payer le fait qu'il est resté très proche. Parce que pendant toutes ces années, Łukaszenko, il a promis à son peuple qu'il ne va en prendre part à aucune guerre. Et jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a une demande, soit d'aide purement militaire ou bien de... donner accès à des territoires pour des manœuvres militaires, la Biélorussie a toujours refusé. Et là, c'est la première fois où la Biélorussie accepte d'ouvrir leur pays pour ces manœuvres et pour accueillir les troupes russes. Et donc, il ne faut pas oublier que les Biélorusses, en plus, il ne faut pas oublier que les Biélorusses sont très proches des Ukrainiens. Il y a beaucoup d'amitié, il y a des liens, il y a des couples, il y a beaucoup de Biélorusses qui habitent en Ukraine. Donc, c'est le moment où il va devoir payer ce qu'il a fait. Alors, je me retourne à nouveau vers vous. Si vous souhaitez poser des questions à Witold, n'hésitez pas. Je vous redis qu'on est là avec un témoin privilégié, extrêmement, comment dire, pertinent, sur, qui a une analyse très juste de ce qui se passe. C'est un grand reporter de ce pays, de ces pays, qui a été à plusieurs reprises couronné pour le travail qui est le sien. Il a cette sorte de pertinence qui fait qu'il a même un jour consacré un livre à comment nourrir un dictateur. Et donc, il a fait des livres, il a fait un livre sur les chefs cuisiniers des grands dictateurs, ce qui informe beaucoup aussi sur, en fait, les mœurs politiques de ces hommes. Est-ce que vous avez d'éventuelles questions, madame? Pan Brusin już wspomniał, z kim tutaj się spotkaliśmy, opowiedział jeszcze raz, gdzie pan się znajduje i też wspomniał o ostatniej książce, Jak nakarmić dyktatora, w której pojawiają się kucharze wielkich dyktatorów, więc jest pan kimś bardzo, bardzo taki inteligentny sposób opisującą tą część świata. I pytanie jest jeszcze jedno. Oui, simplement, il semblerait là dans la dernière heure que suite aux différentes mesures qui ont été prises par l'Europe, les États-Unis, Poutine aurait fait une dernière déclaration très menaçante en disant qu'il ordonnait une mise en alerte des forces de dissuasion nucléaire russes. Oui. Donc j'imagine que vous êtes probablement tous au courant. Oui. Mais jusqu'à
quel point on peut espérer que ce n'est qu'une menace, quoi. Oui. Tutaj z tych ostatnich informacji, które mamy i w reakcji na zapowiedzi różnych krajów Europy, Putin, to chyba wszyscy o tym wiemy, wyciągnął, zaczął grozić reakcją nuklearną. Czy pan myśli, do jakiego stopnia jest to coś realnego, co może się wydarzyć? Powiedziałbym, że jest mało realne, ale tydzień temu, jako ktoś, kto napisał książkę o Rosji, mówiłem też, że atak Rosji na Ukrainę, przynajmniej atak w takim zasięgu, jest mało realny, więc obawiam się, że Putin działa już całkowicie nielogicznie i że można się po nim spodziewać niestety bardzo dużo złego, wszystkiego najgorszego można się spodziewać. Je pourrais dire que c'est peu réaliste, il y a peu de chances que ça arrive, mais en même temps, il y a un certain temps, je disais également que l'attaque sur l'Ukraine paraît peu réaliste. Hey. Et ce qu'on peut dire, c'est que en ce moment, Poutine, ses agissements sont vraiment, il y a très peu de logique. Et on peut s'attendre à peu près à tout. Alors, on va poser une dernière question. Ostatnie pytanie. En 89, quand le mur tombe, on croit que l'affaire est réglée, que l'histoire s'arrête avec la disparition de l'Union soviétique. On avait tort. W 89 roku, kiedy pada mur berliński, mamy wrażenie, że wszystko już się skończyło, że te sprawy już zostały załatwione, że ta część historii zatrzymała się, pewien etap się zakończył i Związek Radziecki zniknął. Czy pomyliliśmy się w tej kwestii? Przede wszystkim pomylił się Władimir Putin, który jest po prostu reliktem epoki, której już nie ma. I myślę, że on sam jest niewolnikiem swojego myślenia. Niestety razem z nim cała Rosja i cały region jest tym niewolnikiem. Ponieważ Władimir Putin myśli w kategoriach świata, którego już nie ma. To znaczy my powinniśmy wszyscy się rozwijać, powinniśmy sprawiać, żeby świat był coraz lepszym miejscem, a nie toczyć wojny, takie naprawdę rodem z początków XX wieku. To wydawałoby się, że na świecie już takich wojen po prostu nie potrzebujemy i że potrafimy rozwiązywać spory w inny sposób. Więc ja myślę, że ten optymizm Fukuyamy, optymizm ludzi, którzy tamte czasy pamiętają, on był uzasadniony, tylko ten optymizm nie przewidział, że tak wielkimi krajami, tak potężnymi będą rządzić ludzie, którzy mają głowy i mentalność w słojach z formaliną. Władimir Putin est un relique d'une époque passée. Il est l'esclave de sa propre pensée, sa propre logique. Malheureusement, ce n'est pas seulement lui, mais tout son peuple et son pays qui l'entraîne dans cette logique. Il pense dans des catégories qui n'existent plus. Mmh. Nous devrions nous développer, aller vers le progrès. Et Poutine, il pense dans des catégories de 19e siècle, catégories de guerre. Et donc on pourrait y avoir un certain optimisme, comme chez Fukuyama, mais par contre, on n'a pas prévu qu'il y aura des personnes comme lui qui seront au pouvoir. Alors, on va arrêter cet échange. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là et je pense qu'on peut applaudir Witold et la Pologne, voilà, pour merci cette beaucoup. Solidarité. On est tout cœur avec eux.
Możemy tutaj już się zatrzymamy. Chcieliśmy bardzo podziękować i panu Witoldowi i Polsce też i wyrażamy swoją solidarność. Jesteśmy całym sercem z wami. Solidarność, c'est un nom qu'on a bien entendu et puis je voulais remercier beaucoup Eva qui a fait un travail incroyable. C'est tuant, surtout avec moi et mes longueurs de questions. Donc je te remercie énormément. Merci à vous tous. Et l'histoire a lieu actuellement. Au revoir. I merci. Jeszcze raz dziękujemy. Też. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à Hervé également pour la modération. Je voulais vous dire que donc un stand des libraires est installé à la sortie. Vous pouvez acheter le livre de Witold. On a la chance d'avoir Véronique Pat avec nous qui est sa traductrice. Donc Witold ne peut pas signer son livre, mais Véronique peut vous mettre un petit mot de dédicace. Merci encore.